Jak należy przygotować mieszkanie do procesu zwalczania pluskiew, aby po pierwsze sam proces zwalczania pluskiew był szybszy i wygodniejszy, po drugie, aby proces zwalczania pluskiew dał lepszą i wyższą skuteczność, niż w momencie, kiedy mieszkanie nie zostało przygotowane. Pierwszą bardzo ważną rzeczą jest to, aby mieszkanie ogarnąć, uprzątnąć. Jeżeli mamy jakąś masę zalegających rzeczy, należy to wszystko posprzątać, poukładać, wyrzucić wszystkie stare graty, których nie będziemy potrzebować i nie będziemy używać, a następnie w odpowiedni sposób przygotować łóżka. Tak jak widzicie na załączonym obrazku. Kuchnia z salonem, na kuchni na blatach nie znajduje się nic, wszystko zostało pochowane do szafek, blaty są całkowicie puste. Łóżko tak samo rozłożone, pojemnik na pościel jest opróżniony, i za chwilkę już sam bez pomocy klienta to łóżko będzie przeze mnie obracane, przekładane w taki sposób, aby wygodnie było mi pracować. Ale oczywiście puste łóżko. W którym nie znajdują się dodatkowe graty, dużo łatwiej będzie nim manewrować. Ważne jest, aby Łóżka lub inne miejsca, w których śpimy były odsunięte około metr, półtorej metra od ściany, aby swobodnie można było dostać się do listew i do innych miejsc, które znajdują się za łóżkiem. Zauważyć można, że telewizor jest przykryty i przykryty jest on po to, aby ułatwić później powrót, nazwijmy to, do normalnego życia. Ponieważ w przypadku zamgławiania w tym pomieszczeniu znajdować się będzie duża ilość środka chemicznego, który unosił się będzie delikatnie w powietrzu i osiadał się będzie na każdej powierzchni. Chodzi o to, żeby telewizora później dodatkowo nie zabrudzić i nie było konieczności jego czyszczenia. Dlatego warto jest go przykryć jakimś prześcieradłem, jakimś dużym ręcznikiem. Teraz przechodzimy do kolejnego pomieszczenia. Tutaj sytuacja analogiczna. Łóżka odsuwamy od ściany na tyle, na ile możemy to zrobić, ponieważ pokój jest bardzo wąski, więc odsuwamy jedno łóżko, dosuwamy je do ściany, następnie odsuwamy drugie łóżko. Pościele, które... Które widzicie w tym momencie są to pościele syntetyczne, więc można je poddać dezynsekcji. Następnie można je swobodnie wyprać w temperaturze 60 stopni i nic złego się z tym nie stanie. I tak samo jak w pierwszym pomieszczeniu, pojemniki na pościel są opróżnione, dzięki czemu łatwiej będzie manewrować tymi meblami. I przechodzimy do trzeciego pomieszczenia, do sypialni. Tam sytuacja wygląda analogicznie: łóżko odsunięte, pojemniki na pościel opróżnione. Tutaj na wierzchu znajduje się jeszcze pościel, jakieś prześcieradła, które także można poddać dezynfekcji z racji tego, że są to materiały syntetyczne. Później wrzucamy je do pralki. Tutaj tak samo telewizor jest przykryty, aby go nie zachlapać, nie zabrudzić. I to jest tak naprawdę kilka podstawowych czynności, które należy wykonać. Dodatkowo, ja zalecam, aby przed samym wykonaniem dezynsekcji podłogi w mieszkaniu odkurzyć i zmyć, aby nie robić tego później przez jakieś 2-3 dni po dezynsekcji. I tak przygotowane mieszkanie spowoduje, że mi, jako osobie wykonującej zabieg, będzie się łatwiej pracowało. Nie będę musiał męczyć się z jakimiś zalegającymi przedmiotami co spowoduje, że w łatwiejszy i szybszy sposób dostanę się do potencjalnych miejsc zbytowania szkodników, a to przełoży się na skuteczność zabiegu. Jeżeli dotrwaliście do tego miejsca, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, co sądzicie o tej sytuacji. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i cześć!